Jeżeli twoja koordynacja wzrokowo-ruchowa pozwala na trafianie w czołgi, to już jest aimbot, kurwa. Celowanie w czołgi, trafianie to tam powiedzmy niekoniecznie, ale trafianie w czołgi to już jest, kurwa, aimbot. Jest, jest. Przypuszczam, ile ekstra trzeba będzie na te nowe amerykańskie wieki. I tyle, co i zawsze, no. Tutaj to jest standardowo. Wszystkie linie są mniej więcej tyle samo potrzeba ekspa, więc tutaj będzie bardzo podobnie. Mogą być jakieś różnice minimalne, bo może więcej dział, albo coś tam, albo mniej dział. Ale generalnie łącznie na linie będzie potrzeba tyle, co zawsze. O, siema, Saifik. Dziękuję bardzo za 5 subów podatowanych, matko. Bo Lord Slipton dostał, łe. No trudno, co zrobić. Dziękuję serdecznie za subiksa. Nie podjeżdżam do przodu, dlaczego? Bo jak wyjadę z tej strony, to jest z boku będę dostawał. Jak wyjadę tu, będę z boku dostawał. Generalnie ten czołg się nie nadaje do takiej jazdy na blisko, kiedy macie... Kurwa, nie przewracaj tych... On myśli, że to przewracanie drzew to tak po prostu przewróć je byle jak i chuj niech leżą, nie? Ale tego nie przewróciłeś, nie? To kurwa nie, to jest nieważne drzewo. Tamte są kurwa ważne, te są kurwa nieistotne. Jebane kurwa głąbie. Okej. Okay. W dupę mnie pocały z tym swoim okej. Okay. Szybko poszło. Dziękuję bardzo jeszcze raz, siema kaczkomat. Musiałeś przysiąść trochę napluć, musisz iść? A dlaczego? Już? Dopiero przyszedłeś i już idziesz? No dobra, no. Spoko. To do następnego, panie kaczkomacie, w takim razie. Dobry wieczór, siema farmacel, cześć. Dlatego, gdzie można nim zagrać agresywniej, to można, ale... Niestety nie wszędzie można, wbrew pozorom. W niektórych miejscach się nie da nim zagrać agresywniej. Czyli tam, gdzie macie otwarty teren po prawej, lewej stronie, albo od boku, to was, ktoś może was łatwo bić, to tam niestety... ZASKR251. Nie można. Może uda się wrócić? No to śmiało, próbuj. Kurde, musiałem zmienić opaskę do Mi Banda. Na czerwoną sobie zmieniłem, bo mi się zepsuła ta oryginalna. Urwał się ten dzędzołek do zapinania. Więc zmieniłem opaskę do Mi Banda, ale... Ta jest jakaś chujowa, bo zaczyna się rozłazić za to, więc... Kurde. Może po prostu Mi Banda będzie trzeba kupić nowego w końcu. Jakiegoś kolorowego z NFC. Zresztą one tutaj trzymają na baterii. Kamuza w ogóle. Śmieszna. Fajna nawet. Dobra, stoimy, czekamy. Dalej jest 3 do 5, więc nie będę tutaj cudował. Poczekam, aż wyjadą. Dziękuję bardzo. Jeszcze stajem za 6. Kamsuser. 267 subów. Matko boska. I ano... Anonimowy podarowywacz Borgowi podarował też suba. Dziękuję bardzo serdecznie. Myście nabili hype today na teraz. Matko Boska, Zaskar, dziękuję bardzo za 3 miesiące subskrypcji również w międzyczasie. Bo tego też nie zauważyłem, byłem. Ale już widzę. Dobra, spocik się liczy. Jest spoko. Malutku do przodu. Został headset, tylko że jest Matylda jeszcze gdzieś. Są jeszcze te gamonie. Nie chcę jechać do przodu. Pozostanę sam, ktoś mi wyjedzie z tyłu. Klubie ze szklanki. Ej. Ej, ej. Okej. Okay. Ału. Ej. Okej. Okay. Który to odpalił? Kaczkomat. Dzięki, kaczkomat. Dziękuję bardzo, Ignorek, za... 10 subów jeszcze, matko boska, to już 20 subów dzisiaj podarowanych. Dziękuję bardzo serdecznie, panie Ignorku. Weź ja dużo wiaderków teraz na losowanie. Może ci się przytrafi, kto wie. Może, nie wiadomo, ale może. Dziękuję bardzo, Ignorek. Siema, Kamsuser, hej. Wiecie co, nie jadę. Ja wiem, że jakbym tu zjechał na dół, to miałbym może jakieś bicie na nich potem. Tylko, że
Tutaj nie dam rady strzelać, musiałbym zjechać na dół, bez sensu. Tu jak zjadę do nich, to tutaj nikt ich nie zaświeci i tak, nie ma opcji, bo nie ma kto świecić. Więc ja sobie zostanę w tym miejscu i poczekam. Po prostu. Jednak, mimo wszystko. Mimo wszystko poczekam. Bo czuję, że i tak tutaj ktoś jeszcze wyjedzie. Mam nadzieję przynajmniej. Chcecie sobie... ja nie wygrywam. Na święta sobie zachowaj wiaderek lepiej. Będą dobre rzeczy na święta. Przecież. Kurde. Dwa razy odbił Hetzer. No. Hetzer co odbija pestki niesamowite. Wracam do Jungle Simulatora na razie. No trzymaj się, powodzenia, baw się dobrze. Dziękuję bardzo, Syfik. Hej. Może dzisiaj grał dłużej, to ci zostawię rajdzika, bo ty dawno nie streamowałeś, więc trzeba o tobie trochę... Tak, dobrze, przypomnieć, nie? Kaczka jedzie spotować. Kurwa, to jest to. Dedek stoi w krzaku i opierdziela, a lajcik pojechał mi spotować. Tak się powinno grać właśnie. Tak trzeba grać, czaty. Idealnie po prostu wszystko jest. Oprócz tego, że i nam wjeżdżają na bazę. Maty, dzięki za 100 bitów. Tam był czołg też, kurwa, to samo było widać. Samuła do garażu. Tam nie widać raczej, co? Cofnę się za krzaki, że mnie nie widział. Nie chciałbym się głupio spotnąć teraz. Dobra. Czekajcie, bo tu się dużo dzieje, czaty, nie? Tu się dużo dzieje. Przez chwilę. A, tam PZ tam jeszcze jest. Hetzer jedzie. Dobra. Zaświecił mnie chyba. Czy nie? Ja tu nie mam żarówki, czy mam w końcu? Bo nie wiem, jadę mu wyjebać. Nie przebij mnie, kurwa, tylko. Dobra, suka jest na dole. Dobra bitwa. Dobra bitwa. Jadę po to su chyba, nie? Na razie. Bitwa wystana i wykampiona właściwie. Trochę się boję tej arty, bo nie mam naprawy. To mnie martwi. No ale cóż, jedyną opcją, jaką mogę zrobić, to jeszcze jeden sub. Matko Boska, dziękuję bardzo, Syfik, za 268 suba. Zaraz wam wszystkim podziękuję. Jeszcze ignorek tutaj 10 słów, tak Mati? Dobra, to jest okej. Okay. Dobra, to było wszystko dziękowane. Było na pewno. Jadę wygrywać bitewkę, czekajcie. Chodź, jadę ci zrobić kuku. Masz problem, stary. Tą pestkę przebił pierwszą, to może. Ale tak to nie. No i co, jechać na kapa czy nie? Powinienem jechać na kapa czy nie? Czy jechać go szukać? Bo ja mogę nie zdążyć dojechać na kapa. Ale nie mogę jechać na kapa, bo jak on jedzie szybciej, to ja nie zdążę wrócić za to. Więc no nie, bez opcji. Nie mogę jechać na kapa. Nie. Nie mogę jechać na kapa. Bo jakbym na przykład tutaj był i on zacznie kapować, to ja nie zdążę zjechać, a on się może schować za budynkiem, tak żebym go nie widział i będzie dupa. Więc muszę jechać go szukać po prostu.
Wiecie, że to jest bitwa na M-kę, nie? Jeżeli to zrobię. Chociaż nie, bo czwarte, piąte tiery? Niekoniecznie. Stanę się, zatrzymam, zobaczę, czy no zaświecę, ale chyba nie. A tarta nie może być zbyt mądra też. Kurde, no boję się jechać cały czas po niego. A on jak mi wjedzie w kapa, to mogę to przegrać jeszcze w tym momencie. No, muszę zaryzykować, no. Jeżeli dojadę na kapa szybciej przed nim, no to spoko jeszcze, ale minuta 40. Jak będę tu gdzieś i on wjedzie na kapa, to jest przegrana bitwa wtedy. Chyba, żebym przewidział, gdzie on... Którędy on jedzie, ale to jest nie do przewidzenia w żaden sposób. Szkoda, że tego chłopa nie zniszczyłem, jak wyjechał na górę, to żeby było po zawodach, a tak to jest dupa. Co on może robić? Arciarz, który przyjechał na blisko se postrzelać. Więc co on? On może robić wszystko. Może równie dobrze pojechać tutaj w ruch i stać i czekać teraz. Byle nie wpadł na pomysł, że pojechać na kapa, nie? Nie ma na Marcie misji na kapowanie, więc no. Dobra, jadę kapować, bo nie mam wyjścia. Nie będę się stąd wracał, ani jeździł go szukał. Jak wjadę mu na kapa, to go ściągnę sam do siebie, ale jeżeli on wjedzie mi na kapa teraz, to jest dupa, to przegrałem bitwę prawdopodobnie. Zagończyk? Nie, nie będzie zagończyka, no. Nie, bo mnie zaświecił SU przecież tutaj. I wcześniej ten Hetzer też, więc nie ma zagończyka. Liczę, że mnie on zaświeci teraz gdzieś. On ma... nie jest mnie w stanie zniszczyć na raz, no. Chyba, żeby mnie przebił jakąś tam festunią, ale to jest raczej niemożliwe. Nie w AT2. No, liczę na to, że on pojechał na bazę po prostu bronić. To by było optymalne dla mnie rozwiązanie. To by było idealnie. Będę płakał, jak on teraz wjedzie na kapa. No nic, spróbujmy. Dobra. Jestem w kapie. Nie będę stawał przy budynku, tam gdzie wszyscy. Stanę tutaj. Dobra. Okazał się głupszy niż myślałem, naprawdę. Ten chłop okazał się głupszy niż myślałem. Shit. Okazał się głupszy niż myślałem. Dobra, easy. Jest 6 fragów, jest 2000 demeszku. Nie, czy tam na ślepo jakiś demesz wszedł? Chyba nie, nie było. Będzie remka, czy nie będzie? Czy pierwsza klasa standardowo, co? Jak myślicie? Druga klasa? Nie no, druga to nie. Pierwsza klasa albo... pierwsza... Jest M-ka, o Jezus Maria. Dziękuję ci, SC Johnson, za tą M-kę. Fantastycznie. Fantastycznie, że M-ka została wbita. Więc to mamy z głowy przynajmniej. Chociaż tyle. Chociaż tyle. Na YouTube nie będę tego dawał, ale no 2000 prawie bite demeszku, więc 74 000 na minusie, strasznie jest drogie to granie.